W weekend w Toruniu odbył się Festiwal Sportu i Zdrowia. W hali sportowo-widowiskowej przy BEMA odbyła się piąta edycja tej imprezy, którą od początku przygotowuje Anna Kulczyńska z klubu Karate Kumade. Ania, w jednym miejscu cały sportowy Toruń, tak chyba to można podsumować, bo mamy przedstawicieli chyba wszystkich dyscyplin, które w Toruniu uprawiają swoją dyscyplinę. Powiedz, to jest tak, że rzeczywiście jest ciężko zachęcić młodych ludzi do tego, żeby trenowali? Niestety nie jest tak, jak w latach 80. i 90., że to dzieci wymuszały na rodzicach decyzję zapisania ich do klubu, kiedy znalazły swoje miejsce na ziemi, zobaczyły swojego idola i chciały robić dokładnie to, co on. Dzisiaj troszeczkę wygląda to trudniej z tego względu, że no niestety trudniej jest oderwać od tych sprzętów cywilizacyjnych, od niestety już nawet komórki, ale też laptopów i komputerów, ale jest światełko w tunelu, ponieważ odkąd przynajmniej nasz klub, a wiem, że bardzo wiele klubów prowadzi swoją profilaktykę sportową już od lat przedszkolnych i kiedy zaczynamy w tak młodym wieku, czyli w tym najważniejszym wieku rozwojowym dziecka, w wieku 5 lat, jesteśmy w stanie nauczyć ich i zdobyć tak zwany nawyk sportu, nawyk trenowania sportu, później jest to dużo, dużo prostsze. Ja na przestrzeni tych 15 lat prowadzenia klubu w Toruniu zauważyłam taką rzecz, że dzieci, które rozpoczynają przed 10 rokiem życia, dzisiaj są moimi instruktorami. Natomiast dużo trudniej jest utrzymać dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę ze sportem w wieku 12-14 lat, pomijając, że ciężko jest ich na ten trening zachęcić i zorganizować im ten czas. I jeszcze, że tak powiem, atrakcja treningu jest dosyć istotnym elementem, który ich zachęca do pracy. Natomiast dużo trudniej jest już zmienić ich psychikę i chęć męczenia się. To przychodzi dopiero w wieku dojrzałym, w wieku 20 lat, kiedy wiedzą, że coś trzeba zrobić, a później przysłowiowo mówiąc mają do siebie pretensje, że nie zrobili tego przez ostatnie 10 lat. Sportowcy tacy na emeryturze czy po zakończeniu kariery, oni zawsze podsumowując tak to, co się tam wydarzyło przez te ostatnie naście czy kilkadziesiąt lat, zawsze mówią: sport nauczył mnie życia, on dał mi jakąś siłę mentalną nie tylko na boisku, ale też po prostu w życiu. Zgodzisz się z taką opinią? Tak, najbardziej tak. Wydaje mi się, że osoby, które dotykają tematów zawodniczych, czyli są zawodowcami w swojej sztuce, czy walki, czy w sporcie, które prezentują, poza systematyką, ciężką pracą, którą wkładają, wyrzeczeniami związanymi ze sportem, bo o tym też trzeba mówić i mieć tego świadomość, że to nie jest takie proste, że trzeba pewne decyzje podjąć, które są trudne. Czasami każdy z nas ma wiele pasji, które chciałby w swoim życiu robić. Ja w swoim życiu również miałam ciężkie wybory, czy iść w kierunku chociażby kształcenia się muzycznego, czy zostać w sporcie. Miałam 3 takie możliwości, zostałam w sporcie. Cieszę się, myślę, że osoby, które dotykają, tak jak wspomniałam, tych mistrzowskich tematów, są również liderami na co dzień w swoim życiu. I to jest widoczne, ponieważ ja znam bardzo wielu, nie tylko sportowców z karate, ale sportowców, którzy są chociażby dzisiaj z nami olimpijczykami, są liderami w swoim zawodzie. Często są to i prawnicy, często są to prezesi dużych firm i mają za sobą niekrótką karierę sportową, więc o czymś to świadczy. Festiwal był okazją dla mieszkańców, aby w jednym miejscu zobaczyć paletę możliwości toruńskich dyscyplin i wybrać odpowiedni sport dla siebie i swoich dzieci. Kluby poprzez pokazy i rozmowy zachęcały do treningu i umożliwiały zapisanie się na zajęcia. Dla klubów była to też okazja pozyskania nowych talentów i reprezentantów Torunia na sportowych arenach krajowych i międzynarodowych. Nabór w trakcie imprezy prowadzili m.in. futboliści amerykańscy Toruń Angels. Futbol amerykański coraz popularniejszy w Toruniu. Ja byłem na kilku meczach i widzę, że tam kibice, no to prawdziwa jest gorączka na trybunach czasami przy najlepszych akcjach. To rzeczywiście taki energetyczny sport? Dokładnie, jak najbardziej. No tutaj akcje są co prawda krótkie, ale treściwe, tak? Więc tutaj warto czekać tą chwilę, żeby zobaczyć te efektowne akcje. No i prócz oczywiście meczu mamy też fajne atrakcje na samych trybunach dla osób, które do nas przychodzą. Jak się ogląda takie mecze NFL gdzieś tam, no to widać rosłych facetów, ogromnych chłopów takich. Rzeczywiście trzeba mieć takie warunki, żeby trafić do futbolu, czy niekoniecznie? Można je mieć, ale też w zależności od pozycji. Oczywiście poszukujemy takie osoby, które są wielkie, zbudowane, umięśnione, ale też jest tutaj miejsce dla osób, które są mniejsze, ale bardzo zwinne, które sprawdzą się chociażby w ataku na pozycjach skrzydłowego. Jak do Was trafić? Rozumiem, że rekrutacja trwa i można przyjść i spróbować, czy to jest coś dla Was. Dokładnie. Teraz przeprowadziliśmy 2 rekrutacje w przeciągu ostatniego miesiąca.
lata, ponieważ teraz jesteśmy w okresie off-seasonu, czyli tak na dobrą sprawę trenujemy i przygotowujemy się do najbliższego 2016 roku, aby tam walczyć o play-offy. Jeszcze jedna rekrutacja na pewno się pojawi, wystarczy śledzić nasz fanpage facebook.com/AngelsToruń i tam wszystkie informacje się pojawiają. No to jeszcze troszeczkę o wieku tych graczy, których rekrutujecie, bo tu widzę faceci z brodami, tacy poważni gracze, ale w młodszym wieku też można się pojawić, rozumiem. Jak najbardziej, między 13 a 17 rokiem życia to jest drużyna juniorów, później od 18 roku w górę, tak na dobrą sprawę, nie ma górnej granicy, może przyjść każda osoba, która chciałaby po prostu zżyć się z drużyną, trenować i, no i trochę się wyżyć na boisku. Organizatorzy włączyli się do trzeciej edycji Narodowego Dnia Sportu, którego myślą przewodnią było hasło "Trenuj razem z nami". Chodziło o rozpowszechnianie i zachęcanie do aktywnego i zdrowego trybu życia. Wśród gości festiwalu był m.in. wioślarz, olimpijczyk Sławomir Kruszkowski. Sławek, ty jesteś dowodem na to, że sportowiec po karierze może być liderem w swojej, nie wiem, dyscyplinie, w swoim środowisku. Jesteś trenerem i wychowawcą młodzieży. Czy to rzeczywiście jest tak, że sport oprócz tego, że no nie wiem, daje, rozwija fizycznie, ale też rozwija właśnie mentalnie, że jesteś twardszy i masz w sobie cechy, które później procentują gdzieś tam w tym życiu posportowym, tak je nazwijmy? Przede wszystkim dziękuję za bardzo miłe słowa. Bardzo fajnie usłyszeć takie słowa z Twoich ust. Myślę, że tak. Sport na pewno kształtuje nie tylko taki charakter sportowy, który przydaje się w codziennej pracy, ale on również człowieka układa do normalnego życia, aczkolwiek wydawać by się mogło, że nie ma to jedno z drugim nic wspólnego, ale gdy się wstaje tak o 5:30 rano i o 6:00 musi być się na treningu, okazuje się, że w takim dorosłym życiu to nie jest problem. Przecież robiłem to przed chwileczką, teraz też to zrobię. Naprawdę sport jest, twierdzę, najwspanialszą dziedziną życia. Dziedziną życia, która człowieka ukształtuje od końca, od samych palców stóp po samą głowę. Czy ci chłopacy, których na przykład tutaj widzimy z tyłu, albo młodsi, nie wiem, tych, których gdzieś tam wychowujesz, trzeba ich namawiać właśnie do tego, żeby oni o 5:30 przed szkołą byli już gdzieś tam przy wiosłach, przy łodziach? Na początku na pewno tak. Zresztą tak samo było ze mną, było z Łukaszem Pawłowskim. Dopóki nie poczujesz tego bakcyla takiego na dobre, nie zakochasz się w tym sporcie, to jest na pewno ciężkie. Ale gdy te uczucie rozkwitnie do tej naszej kochanej dyscypliny sportu, do wioślarstwa, okazuje się, że nie jest to problemem. Wtedy się siedzi, patrzy, aha, Niemcy tak mogą, Kanada tak może, Stany tak mogą, dlaczego my tak nie możemy? I robimy to samo, to jest naprawdę wspaniałe. No właśnie, to powiedzmy troszeczkę o takim życiu wioślarza. Ile, nie wiem, tygodniowo ci chłopacy są w stanie spędzić na wodzie? Chcielibyśmy, żeby 24 na dobę, ale niestety nie da rady. Są to uczniowie szkoły mistrza sportowego. Niestety dla nich, a dla nas stety, muszą pogodzić jedno z drugim i staramy się to zrobić, tak? Treningi są tak dopasowane, żeby to wszystko elegancko poukładać. Rano na wodę o godzinie 7:30, 10:00 szkoła, po szkole 15:00-16:00 znowu na trening i tak 7 dni w tygodniu. Wiem, że powstaje nowa infrastruktura wioślarska w Toruniu. Będą chłopacy w zupełnie nowych warunkach trenowali. Powiedz, co tam się dzieje teraz na przystani? Bardzo się roześmiałem, jak to powiedziałeś. Tak, czekamy z niecierpliwością. Starej przystani już nie ma. Opłakana. Bardzo mocno, żeśmy płakali, bo naprawdę wiele, wiele cudownych lat spędzonych na tej starej przystani, ale no, czasy się zmieniają. Mamy XXI wiek i przystań, która była zbudowana w 1953 roku i od tego czasu nie remontowana. No musieliśmy się z nią pożegnać. Pożegnaliśmy się, teraz jest tam wielki dół, czekamy październik 2016, otwarcie nowej przystani. Wierzę w to bardzo mocno, że z kolejnym medalistą olimpijskim, Mirkiem Ziętarskim w roli głównej. Zapraszam już teraz wszystkich, przystań będzie naprawdę przepiękna. No właśnie o to chciałem pytać, bo nie chcę wracać do tych trudnych dla ciebie może chwil, tego włosa, którego zabrakło gdzieś tam na tej olimpiadzie, ale masz już ludzi, którzy w przyszłości będą stanowili o sile polskich wioseł i będą to ludzie z Torunia? Cały czas twierdzę i będę to mówił z głową podniesioną bardzo, bardzo wysoko. Jesteśmy najlepszym klubem w Toruniu. Kolejny raz wierzę w to, bo naprawdę wielki, wielki pech musiałby się przytrafić Mirkowi, który zdobył kwalifikację olimpijską na niedawno zakończonych Mistrzostwach Świata, żeby zabrakło nas na siódmych igrzyskach z rzędu. Jesteśmy eksportową dyscypliną naszego miasta. Jesteśmy od Barcelony co 4 lata na igrzyskach. Mamy medal olimpijski i prawie medal olimpijski mój. Także wierzę w to, że na pewno Mirek pojedzie, dołączy do niego Robert i będziemy się po prostu znowu cieszyć i będziemy piekielnie dumni. Także tancerze breakdance prezentowali podczas festiwalu swoje umiejętności.
Widzieliśmy przed chwilą wasz pokaz, wyglądało nieźle. Ile trzeba trenować, żeby to tak wyglądało? To jest kwestia indywidualna, ale już po roku czasu można pokazać naprawdę konkretne umiejętności, można zrobić szał wśród ludzi. Dobre wrażenie na dyskotekach? Na dyskotekach i nie tylko, tak? Tak naprawdę rzadko się pokazujemy na dyskotekach, bo trzeba jednak przedtem rozgrzać ciało. Nie ma to warunków w trakcie dyskoteki. Powiedz, w jaki sposób trafić do waszej grupy, jeżeli ktoś by obejrzał ten materiał i mówił, wow, to jest naprawdę coś. Zapraszamy do trzech miejsc. Klub Jantar na Rubinkowie Dziewulskiego, Studio Tańca Phantom Słowackiego i nowo otwarta szkoła tańców ulicznych Urban Dance School. Więc trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, żeby robić takie rzeczy na parkiecie? Nie trzeba mieć specjalnych predyspozycji, trzeba mieć chęci. Ten taniec jest tak wszechstronny, że jeśli nie będziemy najlepsi w figurach obrotowych, w tym power moves, o którym mówiłem wcześniej, to na pewno możemy się rozwinąć w innym kierunku, wygrywać z osobami, które by się wydawały dla laików lepsze, bo się szybciej kręcą, są bardziej rozciągnięte. Ale tak naprawdę liczy się rytmika i kreatywność. To są najważniejsze sprawy, które ćwiczymy. Niektórzy są bardziej rytmiczni, a jeśli nie są, to się tego nauczą. Wspominałeś tutaj power move. Może nasi telewizowie nie słyszeli wcześniej tego, co mówiłeś. Powiedz, o co chodzi. Power move, czyli figury obrotowe, to z czego ten taniec słynie. Kręcenie się na głowie, barki, koła Tomasa z gimnastyki, czy twistery, bardzo widowiskowe. Zawsze przyciągają uwagę, są to trudne elementy, ale nie do nauczenia. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił pod okiem przedstawicieli toruńskich klubów. Była również okazja, by spotkać się ze swoimi sportowymi idolami. Wśród gości festiwalu nie zabrakło toruńskich Katarzynek. Asia, dzisiaj festiwal sportu, czyli taki moment, w którym, nie wiem, no, można zobaczyć, czym to się je. Nie wiem, piłkę nożną, siatkówkę, tutaj jest futbol amerykański, jest też koszykówka w waszym wydaniu. Trzeba zachęcać młode dziewczyny do tego, żeby grały w kosza? Nie wiem, widzisz je na treningach, te, które wchodzą gdzieś do zespołu. Jest taka wola, żeby grać, żeby się ruszać, że basket jest w modzie? Na pewno basket jest w modzie przede wszystkim w wydaniu męskim, bo to jest dużo bardziej atrakcyjniejszy niż w wydaniu kobiet. Chociaż dziewczyny się garną do sportu. Takie właśnie imprezy propagują każdą dyscyplinę sportu i powinno być jak najwięcej takich imprez. Krótko o tym waszym początku sezonu. No, delikatnie rzecz ujmując, nie jest najlepszy. Jaka jest przyczyna? Delikatnie mówiąc, nie był najlepszy. 0-3 to jest jeden z najgorszych wyników, jakie mogłyśmy zaliczyć. Przyczyna, no trudno powiedzieć, no cały czas teraz pracujemy, bo mieliśmy 2 tygodnie do meczu, więc następny mecz jest w sobotę, więc pracujemy nad obroną. Myślę, że tutaj to zawiodło i myślę, że będzie lepiej, no zostaje nam tylko wygrać kolejny mecz z Widzewem. Jest nowa zawodniczka, widziałem, przyjechała, jeszcze z wami nie grała, ale już trenuje, tak? Tak, już przyjechała przed meczem w Siedlcach, pojechała z nami na mecz. Niestety nie wszystkie zostały dopełnione formalności ze strony jej byłego klubu z WNBA, nie mogła z nami zagrać. No już w następnym spotkaniu będzie grała, trenuje z nami. Myślę, że cały czas się zgrywa z drużyną i to będzie naprawdę in plus dla nas. No dobra, a jakie są nastroje w drużynie? No bo wiesz, zacząć tak od 3-0, no ty mówisz, że to delikatnie rzecz ujmując nie jest najlepiej. Nie załamało was to jak morale? No morale padły po trzeciej porażce, ale no taki jest sport, trzeba się po prostu podnieść. Miałyśmy tydzień intensywnych treningów teraz do dzisiaj. Jeszcze został nam tydzień do następnego meczu, więc trzeba się podnieść, pozbierać, zapomnieć i walczyć do samego końca. W arenie Toruń pojawiła się też środkowa toruńskiej energii Victoria McCulley. Victoria, jak się czujesz w Toruniu? Czuję się tu świetnie, to fajne miasto. Start sezonu nie jest najlepszy w wykonaniu twoim i twojego zespołu. Jaki jest tego powód? Po pierwsze, byłam kontuzjowana, moje ciało nie było gotowe na 100%, a po drugie, nie mieliśmy jeszcze w składzie innych Amerykanek. Mam nadzieję, że zaczniemy teraz wygrywać. Trener mówi nam, co robić, uczymy się grać wspólnie i być zespołem na boisku. Jest nowa zawodniczka, Mattia Ajavon. Trenowałyście już razem? Tak, trenowałyśmy. W następnym meczu zagra już z nami. Ona gra na pozycji point guard, jest doskonałą zawodniczką i nie mogę się doczekać, kiedy z nią zagram. Impreza, która wpisała się naturalnie w obchody trzeciej edycji Narodowego Dnia Sportu, była okazją do obejrzenia pokazów, m.in. karate tradycyjnego w wykonaniu Akademickiego Klubu Karate w Toruniu.
tutaj przed chwilą widzieliśmy pokaz w waszym wykonaniu. Co tam oglądaliśmy? Bo dla laika to może być nieczytelne. To jest, chciałem zrobić tak, żeby było przejrzyste. W związku z tym były formy tak zwanej kata. Potem była kihon, techniki podstawowe, plus aplikacja, gdzie były w użyciu techniki. Jak Państwo wiedzieli, pierw robili w powietrze, a potem robili z partnerem. To samo z partnerem. A na końcu robiliśmy formę, skomplikowaną taką mistrzowską, wyższą formę i również z aplikacją, czyli przejrzyste ruchy i potem znaczenie tych ruchów. Tutaj dzisiaj w jednym miejscu w hali możemy oglądać praktycznie wszystkie dyscypliny, które są obecne w Toruniu, albo większość, może powiedzmy tak. Dlaczego warto wybrać karate? Myślę, że karate tak naprawdę jest ogólnorozwojowe, wszechstronne. I jak ja widzę, że wszystkie z 15 lat mojego pobytu w Toruniu, dużo dzieci przychodzi na karate, potem odchodzą, robią inne sporty jako już, że powiem, dojrzalsi młodzi ludzie. I wiem, że karate bardzo dobrze koryguje ich wady postawy, ich niestabilne emocje, ich generalnie wszystko, co jest dobre w sztukach walki, to jest ta koncentracja psychiczna i fizyczna. Tutaj wszyscy trenerzy czy przedstawiciele danych dyscyplin podkreślają jedno, że sport kształtuje też charakter. No to sporty walki chyba tym bardziej. Zgodzi się Pan z tym? Jak najbardziej, więc ja mówiłem, że sprawa mentalna, czyli duchowa, jest podstawowa. Charakter i duchowa sprawa jest najważniejsza. No to teraz dwa słowa, jak Was znaleźć. Proszę podreklamować troszeczkę swoją grupę i to, gdyby ktoś obejrzał dzisiaj ten materiał i powiedział, o, to jest coś dla mnie. akkt.torun.pl to jest nasza strona internetowa. Jesteśmy w hali na Bema, jesteśmy w hali na tenisowej, na Skarpie, Szkoła 32 na Arbinkowie, poza tym Lubicz, poza tym Obrowo, poza tym okoliczne miejsca, ale w Toruniu mamy dwie nogi, Rubinkowo i Bema tutaj. W arenie Toruń nie zabrakło też pokazów w wykonaniu piłkarzy toruńskiej Elany. Piłka nożna, jeden z popularniejszych w Toruniu sportów, no nie sposób zaprzeczyć, mnóstwo ludzi Wam kibicuje, różnie jest z wynikami, na różnych poziomach rozgrywek w ostatnich latach, ale szkolenie młodzieży to jest zawsze to, co było u Was mocne i nadal jest. Wiem, że prowadzicie cały czas rekrutację do Akademii Futbolowej. Tak jest, dokładnie. Młodzieżowa Akademia Futbolu, czyli nasza tutaj córka TKP Elana Toruń. Sport zawodowy swoim prawem, czyli trzecia liga, gramy, wiadomo, tak jak powiedziałeś, sport to tylko sport, czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, ale tutaj też ogromną wagę chcemy skupić na szkoleniu młodzieży, ze względu na to, że liczymy, aby w przyszłości to nasi tutaj wychowankowie z Torunia grali w tej pierwszej drużynie, dlatego robimy duży nacisk na szkolenie. Na tą chwilę mamy ponad 250 adeptów młodej koszykówki, piłki nożnej. Skupiamy się od rocznika 2008-2009, to są nasze najmłodsze grupy naborowe. Teraz nawet prowadzimy w tych grupach szkolenie dziewczyn, także dziewczynki też do nas przychodzą. Kończymy na juniorze starszym, także mamy 15 zespołów, 15 w 15 kategoriach rozgrywkowych. Naszymi trenerami są wykwalifikowani trenerzy, oprócz tego również zawodnicy, którzy oprócz tego, że reprezentują barwy Elany Toruń, to są również naszymi trenerami w tych grupach młodzieżowych. Chcemy iść do przodu jeszcze bardziej, także naszym ostatnim ruchem było zatrudnienie dyrektora sportowego Patryka Kniata, który przez wiele lat, 14 bodajże lat, pracował w jednej z najlepszych, jak nie najlepszych akademii futbolu w kraju, czyli w Lechu Poznań. Michał, to co widzimy, ten obrazek za nami tutaj, młodzi ludzie kopią piłeczkę, trzeba ich namawiać, ty pracujesz na pierwszej linii frontu, że tak powiem, wiesz jak to się odbywa. Nie wiem, chodzicie po szkołach, musicie mówić, przyjdźcie do nas, bo nie wiem, mamy akademię, można się poruszać, czy przeciwnie, oni sami przychodzą, mówią, chcemy grać. Powiem tak, no dobrze wszyscy o tym wiemy, że tych akademii w Polsce, w Toruniu porobiło się takich komercyjnych, porobiło się dużo, tak? My mamy tutaj tą nadzieję, że mamy tą swoją markę, jaką jest Elana, czyli klub, który od wielu, wielu lat tutaj w Toruniu działa i jednak ci młodzi chłopcy, którzy przychodzą, no to wiemy dobrze o tym, że oni chcą grać, bo to jest Elana, oni chcą grać w Elanie. Aby jeszcze zachęcić ich do tutaj czynnego brania udziału w treningach, już teraz od ubiegłego tygodnia rozpoczęliśmy taką akcję Elana Uczy i tutaj wspólnie z zawodnikami idziemy w turnę po szkołach podstawowych.
skierowany głównie właśnie do takich najmłodszych grup młodzieżowych i w ten sposób chcemy zachęcać chłopaków jeszcze nowych, aby przychodzili do nas i u nas się rozwijali, trenowali na fajnych obiektach, bo bazę sportową wydaje mi się, że w Toruniu mamy chyba najlepszą, jeżeli chodzi o możliwości treningowe. No to jeszcze taka informacja użytkowa. Jak do Was trafić, jeżeli ktoś, któryś z telewidzów, rodzic będzie to oglądał i powie, o, może to jest coś dla mojego młodszego. Jak z Wami się skontaktować? Biuro klubu mieści się i cała siedziba Młodzieżowej Akademii Futbolu mieści się na Armii Ludowej 47/61. Biuro klubu jest czynne od godziny 9 do 17. Urzędują tam panie, które udzielają wszelkich informacji. Oprócz tego jest strona internetowa www.maftoruj.pl, na której są też informacje odnośnie naborów, numer telefonu. Tutaj na stanowisku również mamy ulotki i te ulotki rozdajemy też w szkołach, także to jest jedyna forma tutaj, aby do nas trafić. Także zachęcam. A zatem jeśli słuchają nas przyszli następci Ronaldo, Messiego i Dawida Zamiatowskiego, uderzajcie do Elany, naprawdę warto. Festiwal Sportu i Zdrowia zgromadził w toruńskiej hali sportowej przy Bema przedstawicieli kilkunastu klubów i stowarzyszeń sportowych z Torunia.